Siema, bakteria, Piknik TV po zmaganiach w 1/32 Pucharu Polski rozgrywanymi od wtorku do dzisiejszego wieczora. Jutro rozpoczniemy następną kolejkę pojedynków ligowych. W piątek między innymi Pogoń wybiera się do Katowic. Śląsk, który jest cały czas bez zwycięstwa w lidze, tym razem uda się na mecz przyjaźni do Lublina. Torcida spróbuje wypełnić klatkę przy Łazienkowskiej, a Kolejor ze wsparciem Krzo zawita na mecz do Kielc. Oprócz tego ciekawie zapowiadają się też wyjazdy GKS-u Jastrzębie do Sosnowca i JKS-u do Jasła. Swoje mecze będą także grały topowe ligi europejskie i z tej okazji wspólnie z STS przygotowaliśmy dla Was limitowaną akcję specjalną. Rejestrując się z linku w opisie lub wpisując podczas rejestracji kod Piknik STS możecie otrzymać aż 300 zł dodatkowego bonusu za wytypowanie zwycięstwa dowolnej drużyny w meczach ligi angielskiej, hiszpańskiej, niemieckiej, włoskiej i francuskiej. Aby odebrać bonus, wystarczy spełnić kilka prostych warunków, w tym wpłacić minimum 50 zł i jeśli zakład na zwycięstwo drużyny oraz kupon wejdzie, możecie zgarnąć dodatkowe 300 zł oprócz wygranej z kuponu. Ja postawię klasycznie na zwycięstwo Manchesteru United. Do tego stawiam na remis w meczu przyjaźni Motoru ze Śląskiem oraz zwycięstwo Legii, Krakowi oraz Lecha. Za 5 dyszek do wygrania mam ponad 1800 zł, jeśli kupon wejdzie, zgarnę dodatkowe 300. Warto też wspomnieć, że akcja specjalna łączy się z ofertą powitalną, gdzie do zgarnięcia jest gwarantowane 660 zł. Link do rejestracji, regulaminu i wszystkich szczegółów znajdziecie w opisie filmu. Pamiętajcie o kodzie Piknik STS i że oferta jest tylko dla osób pełnoletnich, a ja już nie przedłużam i zapraszam na rozkład jazdy. W piątek w Ekstraklasie czekają nas dwa spotkania. O godzinie 18 Gieksa podejmie u siebie Portowców ze Szczecina. W ostatniej kolejce katowiczanie przegrali w śląskim klasyku z ziomalami z Zabrza. Pogoń natomiast wygrała kolejny w tym sezonie domowy pojedynek, tym razem z Legią. Dla granatowo-bordowych będzie to kolejny daleki wyjazd w tym tygodniu, bo we wtorek zaliczyli sektor gości w Rzeszowie w ramach rozgrywek Pucharu Polski. Gospodarze kolejny raz w tym sezonie zanotują komplet publiczności przy Bukowej. Wieczorem przeniesiemy się do Gdańska. Tam o 20:30 Lechia zagra z Widzewem. Beniaminek przegrał ostatnio na wyjeździe z Jagą i odpadł też z Pucharu Polski z drugoligową Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Łodzianie natomiast wygrali dwa ostatnie pojedynki w lidze z Piastem i w Pucharze z Alaną. Na Czerwonej Armii niestety ciąży jeszcze zakaz i oficjalnie nie pojawią się w Trójmieście. W pierwszej lidze w piątek czeka nas tylko jeden mecz. O 20:30 Wisła Kraków podejmie u siebie Odrę Opole. Biała Gwiazda póki co gra w lidze mocno poniżej oczekiwań kibiców. Do tego w tygodniu zwolnionych zostało kilka ważnych postaci w klubie na czele z trenerem, kierownikiem i dyrektorem akademii, co również spotkało się z mocną krytyką fanów. Kibiców gości przy Rejmonta zabraknie, a i sami Wiślacy chyba nie mają zbyt wielkiej motywacji, by pojawić się na stadionie. Wisła 5 zł od każdego biletu przekaże na pomoc dla powodzian. W drugiej lidze również czeka nas jeden mecz. Do Łodzi na mecz z rezerwami ŁKS-u wybiorą się KKS-iacy z Kalisza. Na sobotę zaplanowano 3 spotkania w Ekstraklasie. Przed 15 Raków zagrał u siebie z Puszczą Niepołomice. W poprzedniej kolejce medaliki rozgromiły Zagłębie Lubin aż 5-1 i zajmują trzecią lokatę w tabeli. W Pucharze natomiast nie poradzili sobie z Miedzianką. Puszcza po 9 kolejkach plasuje się na miejscu 14 i notuje passę 4 meczów bez wygranej. O 17:30 przeniesiemy się do Lublina, gdzie Motor zagra mecz przyjaźni ze Śląskiem. Oba kluby ostatni raz mierzyły się ze sobą w sezonie 2007 w ówczesnej drugiej lidze. Wrocławianie wciąż pozostają jedyną drużyną bez zwycięstwa w tym sezonie. Goście jednak w tym tygodniu odpoczywali, a Motor w środę rozegrał zaległy pojedynek z Jagiellonią. Śląsk otrzymał od ziomali 1500 biletów, a na ten moment sprzedano ponad 10 tysięcy wejściówek na trybuny w Lublinie. Na wieczór zaplanowano pojedynek Legii z Górnikiem Zabrze. Stołeczni w miniony weekend przegrali kolejny mecz, tym razem wyjazdowy z Pogonią i nastroje wokół drużyny nie są najlepsze. Zabrzanie pokonali braci z Katowic, a w Pucharze Polski odpadli z Radomiakiem. Torcida do Warszawy zapewne wybierze się specjalem, a na Łazienkowskiej zapowiada się kolejny sold-out. Sobota w pierwszej lidze to tylko 2 mecze. O 17:30 11 w tabeli Znicz Pruszków zagrał u siebie ze znajdującą się na przedostatnim miejscu Pogonią Siedlce. Natomiast do 19:35 Górnicy z Łęcznej podejmą na własnym boisku poznańską Wartę. 3 spotkania czekają nas w drugiej lidze. W południe Chojniczanka zmierzy się ze Świtem Szczecin, a następnie Wieczysta zagra ze Skrą Częstochowa. Najciekawiej zapowiada się pojedynek Zagłębia Sosnowiec z GKS-em Jastrzębie. Górnicze charaktery mocno się mobilizują i chcą pobić swój wyjazdowy rekord. Tego dnia będą mogli liczyć na wsparcie Piasta. W najbliższą sobotę jedziemy na wyjazd do Sosnowca, bijemy rekord wyjazdowy jak za dawnych lat. Jesteśmy! Sosnowiec! 19 kraj!
Jeśli chodzi o niższe ligi, to najciekawiej zapowiada się czwartoligowe starcie Czarnych Jasło z JKS-em Jarosław, nazywane przez gospodarzy meczem rundy. Goście zameldują się w klatce, a wspierać ich będą ziomale ze Stali Sanok i Siarki Tarnobrzeg, którzy odpuszczają wyjazd na mecz z Unią Tarnów. Gospodarze między innymi będą mogli liczyć na obecność swoich przyjaciół z Sandecji. Również w sobotę w trzeciej lidze Chełmianka Chełm zmierzy się z Krzo. Ostrowiczanie zameldują się w klatce. Niedziela będzie dniem z największą liczbą meczów w ligach centralnych. W Ekstraklasie odbędą się trzy spotkania. Pierwszym będzie pojedynek Zagłębia Lubin z Radomiakiem. Miedziowi po wysokiej przegranej w Częstochowie zwolnili trenera. Radomiak w ostatniej kolejce rozgromił Koronę aż 4-0 i zajmuje 10 miejsce w tabeli. O 14:45 Korona podejmie u siebie lidera z Poznania. Scyzory po ostatniej porażce w lidze awansowały ze Stalą Mielec w Pucharze Polski. Kolejarz w lidze jest niepokonany od drugiej kolejki, a ostatnie 5 meczów wygrał i to bez straty bramki. Dzisiaj Lech zmierzy się jeszcze z Resowią w Pucharze Polski. Poznaniacy więc w 4 dni zaliczą 2 dalekie wojaże. W Kielcach będą mogli oczywiście liczyć na wsparcie ziomali z Krzo. Ostatnim meczem w niedzielę będzie pojedynek Piasta z Jagą. W środę Gliwiczanie zmierzyli się w Pucharze z Hutnikiem, a Jagiellonia grała zaległy mecz w Lublinie z Motorem. Białostoczanie w tydzień zaliczą więc sporo kilometrów, ponieważ w przyszłym tygodniu czeka ich jeszcze wojaż w europejskich pucharach do Kopenhagi. Do Gliwic wybierają się Furami. W pierwszej lidze zobaczymy 4 pojedynki. Po dalekim wyjeździe w Pucharze do Stalowej Woli Arka rozegra mecz domowy w lidze. Rywalem czwartej drużyny zaplecza Ekstraklasy będzie 14 Chrobry Głogów. O 14:30 mająca serię 4 kolejnych zwycięstw w lidze Polonia Warszawa podejmie u siebie lidera z Niecieczy, który we wtorek przegrał w pucharze z GKS-em Katowice. Następnie trzecia w tabeli Miedź w Legnicy zmierzy się z Kotwicą Kołobrzeg. W ostatnim meczu Czerwona Latarnia pierwszej ligi Stalówka podejmie na swoim boisku Niebieskich z Chorzowa, którzy po ostatniej porażce z Miedzią znajdują się na 9 lokacie. Ruch ostatni raz gościł w Stalowej Woli w 2018 roku. Tego dnia na boiskach drugiej ligi odbędzie się 5 spotkań. Zaczniemy w Rzeszowie, gdzie o 13 Resowia zagra drugi domowy mecz w tym tygodniu, podejmując tym razem Olimpię Elbląg. Goście wybierają się na Podkarpacie transportem kołowym. Następnie o 14 Rekord Bielsko-Biała podejmie u siebie wicelidera z Grodziska Mazowieckiego. Goście niesieni wyeliminowaniem w Pucharze Polski Lechii Gdańsk liczą na kolejne zwycięstwo. O 18 Olimpia Grudziądz, która w tym tygodniu awansowała z Tyskimi, zagra na swoim stadionie z Podbeskidziem. Godzinę później Gumiory będą wspierały Hutnika na meczu wyjazdowym z rezerwami Zagłębia Lubin. 11 kolejkę drugiej ligi zamknie spotkanie w Puławach. Bytomskie Charaktery jadą wspierać swoją drużynę, która na ten moment zajmuje pozycję lidera. 10 kolejkę Ekstraklasy w poniedziałek zakończy pojedynek Krakowi ze Stalą Mielec. Pasy zajmują drugą pozycję w tabeli i mogą skupić się już tylko na lidze, bo we wtorek niespodziewanie odpadli z Pucharu Polski, przegrywając po dogrywce z trzecioligową Sandecją. Stal zajmuje przedostatnią pozycję w tabeli i czeka ich ciężkie zadanie, aby zdobyć w Krakowie punkty. Sektor gości przy Kałuży wciąż jest zamknięty, ale chłopcy ze Stali dzięki uprzejmości Krakowi wybierają się na zwiedzanie Krakowa. Stal Rzeszów po wtorkowej przegranej z Pogonią ponownie zagra u siebie, tym razem z GKS-em Tychy. Zarówno gospodarze, jak i goście mają w lidze pasce 4 kolejnych meczów bez wygranej. Tyscy otrzymali 2 mecze zakazu wyjazdowego za spotkanie z Ruchem, więc do Rzeszowa oficjalnie się nie wybierają. Godzinę później o 19 w ostatnim meczu 11 kolejki pierwszej ligi rozpędzony ŁKS zagra z wiceliderem z Płocka. Łodzianie w ostatnich 6 meczach ligowych zdobyli aż 16 punktów i pną się w górę tabeli. Petra również nie przegrała ostatnich 4 meczów, więc mecz zapowiada się wyjątkowo ciekawie. Nawciarze do Łodzi wybierają się autokarami. Dajcie znać, na jakie wy mecze czekacie. Kto wytrwał do końca, niech zostawi komentarz o treści piknik, a ja już się z wami żegnam i przypominam, że kto nie subskrybuje, ten z policji.